Witam Was serdecznie, moi drodzy. Chcę Was tutaj tak szybciutko zachęcić do nauki języków obcych i od razu tutaj wymieniam na początku szkołę prekursor, do której ja też chodziłem. Jako kursant uczyłem się języka niemieckiego i tak w dwóch słowach powiem, jak to działa. Założycielem tej szkoły prekursor jest pani Magdalena Krajnik-Miotkowska i stworzyła tam niesamowitą atmosferę przyjaźni i takiej no jakby powiedział, szerokiej przyjaźni, takiej nici zawiązanej pomiędzy lektorami a kursantami. Chodząc do tej szkoły, obrałem od razu takie nauczanie indywidualne. Dla mnie było to najlepsze z uwagi na to, że mogłem się bardziej skoncentrować, nawiązać taki kontakt spokojny z lektorem, gdzie krok po kroczku wszystko pani lektor mi tłumaczyła. I kiedyś wydawało mi się, że język obcy jest nie do nauczenia, chociaż byłem 4 lata we Włoszech i tam na miejscu uczyłem się języka, ale to nie jest to, to przychodzi bardzo trudno. Jeżeli uczymy się go klasycznie już tak w szkole i to jeszcze odpowiedniej szkole, jaką jest szkoła prekursor, wtedy ten język jest naprawdę do nauczenia. Tylko ten, który nic nie robi, nie pójdzie, nie da nic z siebie, nie zapisze się na takie kursy, nie nauczy się tego języka i zawsze będzie się nam wydawało, że to jest gdzieś poza naszym zasięgiem. Natomiast jest to możliwe z uwagi na to, że stopniowo, pomalutku, jak prowadzą lektorzy w tej szkole prekursor, to tak jak małe dzieci w pierwszej klasie. Jeżeli nie znacie nic z tego języka, oni Wam pomogą. Ja nauczyłem się języka niemieckiego na tyle początkowo i uczyłem się go na szybko przed wyjazdem do pracy, gdzie już swobodnie mogłem z autokaru dzwonić do pani z Niemiec, która na mnie czekała i przez telefon się dogadaliśmy, co było dla mnie niemożliwe jeszcze kilka miesięcy wcześniej. I tam, gdzie mnie odbierała na miejscu, jadąc samochodem, autem do miejsca docelowego, rozmawialiśmy w aucie i mówiła, że nawet dobrze w miarę mówię po niemiecku, że się dogaduję. Jestem z tego bardzo dumny i zaznaczam Wam, że nie jestem najstarszym kursantem. Są jeszcze starsi ode mnie. Pozdrawiam wszystkich w szkole prekursor, wszystkie panie lektorki, panią sekretarkę i panią Magdalenę tak samo. Także zrobili na mnie wiele i myślę, że dla Was też. Tylko zacznijcie i tam dajcie coś z siebie. Ciao.